Chyba najtrudniejsze w rysowaniu ilustracji do książki jest to, że nawet kiedy potrafimy sobie dokładnie daną scenę wyobrazić w głowie, to nie do końca jesteśmy w stanie te wszystkie wyobrażenia przenieść na płaską kartkę. Sposób, który pokażę Wam w dzisiejszym filmiku, jest może trochę cheaterski, ale bardzo konkretny i bardzo prosty. Na pewno spodoba się amatorom, którzy na przykład napisali swoje własne opowiadanie, albo którzy mają swoją ulubioną książkę i chcieliby pokazać światu, jak oni widzą daną postać czy dane miejsca. Więc jeżeli nie macie pod ręką odpowiedniej rewki, to zapraszam na filmik. Dzisiejszy sposób na ilustrację to oczywiście tylko jeden z wielu. Można go wykorzystać do wielu różnych stylów. Będzie pasował na przykład do książek opisujących takie niby średniowiecze, czy jakieś orientalne klimaty. Jako inspirację mogłabym wskazać tutaj chociażby Księgę Tysiąca i Jednej Nocy. Jeżeli oglądaliście filmik, w którym robiłam przegląd ilustracji z mojego pamiętnika, to na pewno widzieliście, że w wielu obrazkach celowo manipulowałam perspektywą, tak by dodać wrażenia dziwności lub podkreślić emocje, jakie towarzyszyły mi danego dnia. Uważam, że korzystanie z takich zabiegów świadomie, z akcentem na świadomie, może bardzo podnieść klimat ilustracji, a na tym przecież nam najbardziej zależy. I właśnie z tego powodu bardzo często sięgam po gry komputerowe, by na ich podstawie zrobić rewkę samodzielnie. Ja zwykle wybieram Simsy, bo tam mamy możliwość dokładnego kreowania postaci i budowania. Ale oczywiście nie muszą to być Simsy. Jakakolwiek gra z pasującymi widokami, dobrze ruchomą kamerą i kreatorem postaci się nada, ponieważ nie będziemy w tym sposobie idealnie kopiować proporcji postaci i tła. Nie zależy nam również na idealnym oświetleniu i proporcjach, ponieważ ten styl będzie taki troszeczkę jak średniowieczne obrazy, a ich twórców momentami przerosło nawet narysowanie konia od przodu. Także zaczęłam od wykreowania w Simsach postaci. Wykorzystałam do tego celu swoje Simself, ponieważ w książce Oczki, czyli moim autorskim fantasy, główna bohaterka jest wzorowana właśnie na mnie. Lekko przyciemniłam jej tylko odcień skóry. W Simsach nie ma zbyt wielu ubrań, które pasowałyby do realiów świata oczków, ale udało mi się dobrać kilka ciekawych strojów i fryzur. Muszę powiedzieć, że bardzo podobała mi się Efi na ilustracji wykonanej przez Pole do wspomnianego już wcześniej oceniania rysunków widzów. I na jej ilustracji ubranie jest dokładnie takie, jak ma być. Jeśli ktoś ciekaw. Wysłałam naszą Effie do Strangerville, bo widoki z tego miasta z Sims 4 podobają mi się zdecydowanie najbardziej. Są wyraźnie inspirowane krajobrazem Utah, który był jednym z tych widoków, które wywarły na mnie największe wrażenie, a wiecie, że widziałam raczej dużo miejsc. Ale zdradzę Wam, że akurat sceneria z mojego fantasy zupełnie nie była inspirowana Utah, tylko Petrą, w której nigdy nie byłam. Jeszcze. Generalnie miejsca z mojej książki są inspirowane prawdziwymi lokalizacjami, więc życzę Wam miłego odkrywania, jeżeli zdecydujecie się przeczytać. A opisy miejsc, na przykład detali pałacu, brałam z takiej wielkiej książki o islamie. Jak wrócę do Warszawy, to mi koniecznie przypomnijcie na Instagramie czy gdziekolwiek, żebym Wam pokazała zawartość tej książki, bo ona jest niesamowita. Starałam się, by wykreowany świat był pełen detali i taki łatwy do wyobrażenia, a ta wielka księga bardzo mi w tym pomagała. Oczywiście mogłam wykorzystać także swoje własne fotografie jako bazę do ilustracji, ale użycie gry komputerowej daje mi dużo większe możliwości manipulowania kadrem i dobierania go tak, by jak najlepiej pasował do sceny. Mogłam zdecydować, czy chcę bohaterkę pokazać od dołu, czyniąc ją taką wielką i silną, czy może pokazać ją lekko od góry, uwzględniając widok na dolinkę, by raczej pokazać, że Effie czuje się jako część krajobrazu. W
W samych Simsach w galerii jest sporo fajnych budowli, które można przerabiać jak się chce, by uzyskać takie budynki, jakie mieliśmy w wyobraźni. Ja na przykład znalazłam taką oto turecką łaźnię, która idealnie pasuje mi do sceny, gdy Efi po raz pierwszy... Po raz pierwszy była w łaźni i w ogóle po raz pierwszy miała styczność z gorącą wodą, bo do tej pory to raczej myła się w rzeczce albo w wodzie, która się ogrzewała na słońcu, czyli tak nie do końca ciepła była ta woda. Testowałam różne widoczki, zrobiłam dużo screenów i wybrałam taki oto kadr. Bardzo chciałam pokazać Efi anonimowo od tyłu, bo z jednej strony to trochę nawiązuje do wszystkich zdjęć, które ja sobie robię podczas podróży, a z drugiej pokazuje, że Efi jest trochę częścią krajobrazu i że trochę wtapia się w to tło. W książce jest wyraźna sugestia, że ludzie wokół niej widzą ją zupełnie inaczej, ale ona albo zna prawdę, albo się jej domyśla, dlatego wybrałam ujęcie, które skupia się raczej na pokazaniu dolinki i krajobrazu. Bo bohaterkę będziemy dopiero odkrywać później, tak? Na razie zobaczmy, jak wygląda świat przedstawiony. Naszkicowałam wybrany kadr metodą od ogółu do szczegółu, chociaż tego szczegółu nie dawałam w tym wypadku zbyt dużo. Nie trzymałam się tego kadru z Simsów w 100%. On służył mi raczej do tego, by w ogóle wymyślić, jak ma wyglądać ta ilustracja i pomóc mi wpaść na pomysł. Uważam, że to jest właśnie ten najtrudniejszy moment, ta taka pustka w głowie, kiedy mimo, że wyobrażamy sobie daną scenę z książki, to i tak nie wiemy, jak to pokazać w 3D. Przyznam, że nieszczególnie tym razem martwiłam się o to, by dokładnie wymazać ołówek, bo do kolorowania użyłam dość mocno kryjących pisaków pędzelkowych z Karin. Mogłam sobie spokojnie kolorować tą scenkę i dorysowywać, czy właściwie domalowywać, nowe warstwy i decydować o nich na bieżąco, jaki poziom szczegółu chciałabym mieć. Możemy nakładać jasne kolory na ciemne i w ten sposób dodawać coraz więcej szczegółów. Początkowo chciałam coś bardzo prostego, jak wspomniane już wcześniej średniowieczne ilustracje, ale nawet przyjemnie mi się malowało. To uczucie było zdecydowanie bardziej jak malowanie gęstą farbą niż jak rysowanie. Zwłaszcza, że momentami kolory mieszałam sobie na boku. Nakładałam je na śliską powierzchnię, a potem łączyłam ciemniejszym pisakiem, żeby nie ubrudzić tego jaśniejszego. Myślę, że w przypadku tych pisaków nakładanie warstw lepiej zacząć od zgaszonych, naturalnych kolorów, a dopiero potem dodawać rozjaśnienia bardziej nasyconymi. Moim zdaniem dużo lepiej to wygląda, niż gdybyśmy najpierw nakładali kolory zbyt nasycone, a później starali się je zgasić. Te pisaki kryją na tyle mocno, że rozjaśnianie jest jak najbardziej możliwe. Ale oczywiście możecie tutaj użyć dowolnej techniki. Myślę, że gęste farby też by się super sprawdziły. Przy takim sposobie na ilustrację można naprawdę zrobić to na wiele różnych sposobów. Można na płasko i gładko, używając wyłącznie nasyconych kolorów. Albo tak jak ja w tym wypadku troszeczkę pobawić się z detalami, chociaż tutaj też polecam nie przesadzać. W stylu ilustracyjnym nie lubię bawić się w realistyczne przedstawianie świata. Raczej na bieżąco zastanawiam się, co mogłoby sprawić, że osoba czytająca książkę mogłaby lepiej poczuć jej atmosferę. Takich sposobów jest wiele. Ważne, by wszystkie ilustracje były ze sobą w jakiś sposób spójne. Chociaż nie ukrywam, że jeżeli oczki zostaną wydane w formie drukowanej, to raczej chciałabym mieć tam ilustracje moich widzów, wykonane przez moich widzów, a wtedy każda z nich byłaby inna. Ale to też jest jakiś dobry pomysł, nie? Czy nie? W moim obrazku dodatkowo sobie wykonturowałam pierwszy plan i ramkę, żeby postać była trochę lepiej widoczna. Tutaj pokażę Wam jeszcze fragment innego obrazka, który tym razem był kolorowany na podstawie zdjęcia, a nie kadru z gry, żebyście mogli lepiej zobaczyć różnicę. Zdjęcie to wnętrze meczetu Szacha w Isfahanie, Iran. To miejsce to chyba jedna z tych lokalizacji, które najbardziej odpowiadają klimatowi oczków. Link do oczków jest w opisie jakby co. Jeżeli wyszukacie sobie zdjęcia tego właśnie miejsca i puścicie sobie w tle kawałek arabeska Nightwisha, to zdecydowanie będzie to. Uważam, że dwa obrazki to jest zdecydowanie za mało, by pokazać, o co mi chodzi w tej metodzie robienia ilustracji, dlatego na kanał Barbie Michaels Art powrzucam jeszcze kilka różnych, niepublikowanych tutaj wersji, ale wtedy będą one raczej w wersji takiej ASMR, z takimi, wiecie, realnymi dźwiękami.
bo tutaj, gdzie jestem, niestety nie udało mi się takiego ASMR nagrać, bo za duże echo. Mam również w planach filmik z aktualizacją na temat tego, jak szkicować ze zdjęć oraz filmik o tym, jak zilustrować swoje własne sny, więc koniecznie subskrybujcie, jeżeli nie chcecie tego przegapić. Zapraszam Was również na moją grupę rysunkową na Facebooku, Elfoczki, gdzie za niedługo będę szukała adminów, więc jeżeli zawsze marzyliście o tym, żeby być adminem, to będzie taka możliwość. A jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Można również czytać oczki. Oczki są fajne. Cześć!